Stanisław Morawski, syn profesora historii i arystokratki, urodził się w 1922 roku w Krakowie, gdzie mieszkał przez pierwsze lata swojego życia. Dzieciństwo spędził z matką we Włoszech, głównie w Rzymie. Po jej śmierci w 1936 roku wrócił do Polski. Zdał maturę na tajnych kompletach i skończył studia ekonomiczne w Poznaniu. Pracował w Departamencie Ekonomicznym w Ministerstwie w Warszawie do 1957 roku, gdy wraz z żoną wyemigrowali do Rzymu. Morawski jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego we Włoszech. Działał na rzecz zbliżenia inteligencji zza żelaznej kurtyny i elity chrześcijańsko-demokratycznej w Europie i obydwu Amerykach. Współtworzył życie polskiej emigracji. Współzakładał i był członkiem zarządu Rady Polaków we Włoszech. Działał i kierował takimi organizacjami jak Ognisko Polskie w Rzymie czy Rzymska Fundacja imienia Hrabiny Umiastowskiej. Jest współorganizatorem stypendiów dla polskich naukowców. Stanisław Morawski w 2015 roku został odznaczony za wybitne zasługi Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Chciałabym rozpocząć tą naszą rozmowę od tego, że nie jest pan pierwszym Morawskim, albo pierwszym Mańkowskim, albo pierwszym z swoich rodów, który jest w Rzymie. Że ta tradycja Grand Tour była obecna wśród pana przodków. Czy chciałby pan coś o tym opowiedzieć? No chętnie. No, przede wszystkim, jeśli już mówimy o Grand Tour, to chciałbym wspomnieć mego pradziadka Władysława Wężyka, bo to był jeden z pierwszych podróżników po Bliskim Wschodzie. I ja mam jego dwie książki tutaj. On właściwie był nieznany dosyć. Dopiero go odkrył go dopiero Gomulicki, który się zajmował Norwidem. A odkrył go może dlatego, bo mój ojciec miał różne materiały Wężyka i mu pokazywał i tak dalej. Władysław Wężyk to jest rodzina podlaska, z Podlasia. I on, jak wybuchło powstanie listopadowe, miał chyba 14 lat. Poszedł do jakiejś tam gwardii, ojciec go złapał. Ojciec był oficerem napoleońskim, Ignacy Wężyk, ale potem był oczywiście, miał ten majątek na Podlasiu. Przegonił go jakoś, ale po powstaniu Wężyk wyemigrował jako młody człowiek. Był w Londynie, był we Francji i tak dalej. Poznał tam różnych emigrantów, między innymi też zmartwychwstańców. Potem wrócił, w pewnym momencie jak gospodarował w majątku, miał jakąś dobrą klacz i uczestniczył w wyścigach. Uczestniczył w wyścigach, jeszcze o tych wyścigach powiem za chwilę. Przyjaźnił się z Norwidem, bo Norwid też był z Podlasia. Norwid w ogóle jest krewnym mojej żony z kolei, ale Norwid był młodszy troszkę od niego. A w Krakowie był stryj Władysława Wężyka, poeta, ten Franciszek Wężyk, to jeden z tych trzech poetów klasycystycznych. Osiński, Koźmian i Wężyk. I oni pojechali do tego stryja i to była podróż po Małopolsce. Ale potem był taki problem, że Wężyk miał tę klacz na wyścigach, ale miał piękną brodę, był ucharakteryzowany na Araba. I gubernator Warszawy kazał mu brodę zgolić. Nawet był taki wierszyk wtedy w Poznaniu: kto chce na koniu swawolić, ten musi brodę zgolić. On się nie zgodził i wyemigrował. Wyemigrował, pojechał do Poznania, był notabene jednym z założycieli teatru w Poznaniu. Potem pojechał na Śląsk i na Śląsku tam sobie kupił jakiś mająteczek, ożenił się z jedną z Galicji i umarł bardzo młodo, umarł mając 30 parę lat, bo był tyfus. On znalazł jakąś kobietę na ulicy, wziął tam do siebie i umarł.
mają 30, zdaje się, już nie pamiętam ile lat. Ale zdążył masę rzeczy zrobić, więc napisał wspomnienia z Bliskiego Wschodu, które zostały wydane przed wojną, ja je też mam. I napisał kronikę właściwie Podlasia, która była czymś podobnym jak kronika o Wielkopolsce, którą napisała Wyrydiana z Rogalińskich, primowoto Kwilecka, sekundowoto Fischerowa. To wydał Edward Raciński w Londynie i teraz to znowu zostało wydane w Polsce. To jest o tyle, co ciekawe te dwie książki, że to są Podlasie i Wielkopolska na przełomie XVIII i XIX wieku. No właśnie. Myśmy mieli wielki pietyzm do tych wężykowskich tradycji. Były meble wężykowskie w domu. Był jego rękopis tej kroniki, który potem odnalazł się po wojnie przypadkowo w Ossolineum. Była miniaturka bardzo piękna, zrobiona przez doskonałego miniaturzystę z ówczesnych lat Marsiałkiewicza. I jak w 1939 roku we wrześniu ja przyjechałem do Warszawy, 1 września, w dniu wybuchu wojny, a tam był już mój starszy brat, który ambasador Lipski go wygonił z Berlina dzień przedtem, bo on był korespondentem PAT-u, czyli Polskiej Agencji Telegraficznej i Kuriera Warszawskiego. On był 10 lat starszy ode mnie. No i on wyjechał, spotkaliśmy się w Warszawie i on mówi, słuchaj, jedź do twojego brata, który jest na praktyce Izby Rolniczej w takim majątku koło Lublina i weź do pleta. A ja byłem w mundurku PW, no bo chciałem też walczyć. Wtedy pułkownik Umiastowski nawołał wszystkich do tych, żeby szli na wschód, żeby wejść do wojska. No i ja w tym mundurku PW z plecakiem, a w plecaku miałem tę miniaturkę wężyka. No i przyszedłem do mojego brata, ale potem poszedłem do innych krewnych obok, a mój brat, ale dałem mu tę miniaturkę. Mój brat przez pewien czas był pod Sowietami, ale jakoś udało mu się z tą miniaturką przyjechać do Warszawy. No potem myśmy byli w Warszawie całą zimę, pierwszą zimę. Potem ja wyjechałem, było powstanie, ale przed powstaniem mój ojciec zlikwidował mieszkanie w Warszawie, zdeponował obrazy, które tu są w Muzeum Narodowym. I wszyscy wyginęli, cała moja rodzina zginęła w 1944 roku. Ojciec i trzech braci. I moi dwaj bracia umarli w Buchenwaldzie. Jeden w grudniu 1944 roku, drugi parę dni przed wejściem Amerykanów w kwietniu 1945 roku. Ale ktoś przyjechał z Buchenwaldu i przywiózł mi po moim bracie taki mszał benedyktyński. Wtedy nam wszystkim dawali na pierwszą komunię taki mszał benedyktyński w dwóch językach. I w tym mszale benedyktyńskim było pokwitowanie na miniaturkę wężyka, którą mój ojciec zostawił u kogoś w Krakowie. Ja napisałem do tego pana, ten pan w międzyczasie umarł. Córka mi to odesłała i ja to mam tutaj, tę miniaturkę. No właśnie, to, żeby opowiadać o wężyku. A potem, ale brakował rękopis in folio. Było powstanie, wszystko zginęło. I nagle odrowąż pieniążek, ten z Muzeum tego Mickiewicza, przyjechał kiedyś, pytał się, czy pan ma drugi tom Kroniki Wężyka. Ja mówię, myśmy mieli tylko jeden tom, ale zginął. Nie odnalazł się w Ossolineum. I wtedy koleżanka mojej żony, Dernałowiczówna, polonistka, to opracowała i PIW to wydał. No i ja mam teraz to wydanie piwowskie tej kroniki. To żeby skończyć o wężykach. Bo ta tradycja tych podróży wężykowskich to była tradycja z rodziny Morawskich.
Nie. Tak. Zupełnie Sikowie nic nie mieli wspólnego z Moraszkimi, tylko dlatego, że moja babka była wężem w domu. Ale z tej strony, bo z drugiej strony też była tradycja Grand Tour od strony rodziny Mańkowskich. Więc jeśli chodzi o rodzinę Mańkowskich, ja mam pamiętnik tej pani wydany po francusku, oni wszyscy pisali po francusku. To byli Hołyńscy, rodzina Hołyńskich. Oni mieli majątek gdzieś tam na Białorusi. I ojciec tej dziewczynki umarł. Tam było dużo sióstr. Jedna z sióstr już była też wdową i miała córkę w wieku tej właśnie swojej siostry najmłodszej. I to był rok 1741. I ta siostra razem z córką i z tą siostrą ruszyły w Grand Tour. No więc naprzód jeździli po całych Niemczech. Potem jeździli po Szwajcarii i potem zaczęli jeździć po Włoszech. No i tak jeździli właściwie przez kilka lat. Szczerze mówiąc, zwiedzając, spotykając ludzi i szczerze mówiąc, to nie było może bardzo produktywne, co oni robili. No takie były czasy. I wreszcie ona wylądowała, ta Ludmiła Chojnicka wylądowała w Rzymie. Miała wtedy 18 lat. Zdaje się, to był rok, nie wiem, już 1846 czy 7. I tam poznała młodego wdowca z dwoma synkami. I to był mój prapradziadek Włoch, który on był, moja praprababka była Hiszpanką, ale ona umarła młodo i on miał dwóch synków ożenił się z tą Hołyńską. Ożenił się z tą Hołyńską, która potem mieszkała w Rzymie oczywiście, po jego śmierci też, jest pochowana na Werano razem z nim. I no miała salon, jak to wszyscy mieli salon, no, przyjmowała ludzi, przyjmowała Polaków. Nawet w pewnym momencie Kraszewskiemu pomogła, dlatego że Kraszewski kiedyś siedział w więzieniu jakimś niemieckim i ona złapała tam jakiegoś ważnego Niemca i jakoś namówiła go, żeby wypuścić Kraszewskiego i Kraszewski nawet w jednej ze swoich książek dziękuje jej za to i tak dalej. To była Ludmiła Hołyńska. Miała jedną córkę, którą ja znałem oczywiście, której syn z kolei była ostatnim ambasadorem włoskim w Addis Abebie przed wybuchem wojny z Abyssynią. I ja mam zdjęcie tej cioci Vinci z gepardem, bo on jej przywiózł geparda. I ona siedzi, ta starsza pani, obok siedzi wspaniały gepard, siedzi koło niej. To jeśli chodzi o... A gdzie był ten salon w Rzymie? Był bardzo... Na Via Giulia. Na Via Giulia? Na Via Giulia. Bo to należało, tak, to był, to tam jest, to, tam jest, dzisiaj tam jest Akademia Węgierska. Bo też w tym czasie dokładnie była w Rzymie Zofia Odeskalki. One się znały doskonale, tylko Zofia Odeskalki jak najbardziej. No Zofia Odeskalki, cała wielka emigracja tej mieści, działa Krasiński, nie Krasiński i inni. To był taki bardzo ważny dom. Oczywiście ta Ludmiła Hołyńska nie była tak ważna jak Odeskalki, ale też tam coś pomagała. Podobno też jak chcieli zburzyć kościół Świętego Andrzeja, gdzie jest grób Świętego Stanisława, to ona tam zmobilizowała, żeby tu jakoś te ulice inaczej puścić. No nie wiem, w każdym razie coś takiego było. Czyli były to postacie bardzo takie aktywne też w wiecznym mieście. Ona była aktywna, tak. Aktywna, tylko potem były problemy, dlatego że mój pradziadek, to znaczy jej pasierb, notabene ja mam wiersze mego pradziadka z Miszczyzny, bo on pojechał w odwiedziny zobaczyć krainę swojej macochy.
i jakieś mam wiersze jego. Ale tam były problemy finansowe, on tam źle zainwestował, ktoś go oszukał, więc dużo rzeczy stracił i były tak, że one nie miały. Tak. No właśnie, to jest pani, to jest ta Ludmiła Chołyńska. No i z tym, że oczywiście Polacy, którzy przyjeżdżali do Rzymu, to do niej szli z wizytą. Mój dziadek, Aleksander Mańkowski, w 1887 roku przyjechał do Włoch. On był kilka razy we Włoszech, ale wtedy przyjechał i jakoś, nie wiem, mamy listy jego do matki, bardzo ciekawe, gdzie on opisuje życie w Rzymie właśnie 15 lat po Fortepia. No i poszedł też oczywiście do tej Chołyńskiej i ona mu poradziła, żeby pojechał do jej pasierba, który mieszkał koło San Marino w górach. Ja to wszystko znam z listów jego do matki na Podole. I on pojechał, napisał, czy może tam złożyć wizytę. Jechał z Rimini, tam, nie wiem, to się jechało parę dni, jakimiś mułami, nie mułami, nie wiedzą czym. W każdym razie przyjechał, tam były dwie córki i ta jedna córka miała 17 lat. I on był tam dwa dni, wrócił do Rimini i napisał do ojca córki, prosząc o rękę tej córki. No ale ojciec musiał sprawdzić, kto to jest, dlatego że jak to przyjeżdża jakiś facet, nagle nie wiadomo skąd, jest dwa lata i prosi o rękę córki. No więc grał na zwłokę. I mój dziadek się szalenie denerwuje, co to znaczy, jak to można i tak dalej. Ale w międzyczasie on się tam dowiedział i tak dalej, więc na przykład mam bardzo zabawny list przełożonej chyba z Machwystanek Polki, która właśnie pisze, że to bardzo przyzwoity młody człowiek, dobry katolik i tak dalej. To jest pierwsza część listu. Druga część listu jest też, że on się spodziewa jakichś tam spadków. No więc nic, więc wreszcie się zgodzili i był ślub we Florencji. Był ślub we Florencji, na którym był Lenartowicz. Lenartowicz, wielki polski poeta, taki, nie taki jak ci trzech wieszczów, ale ważny, dobry rzeźbiarz też między innymi, żonaty siostrą żony Mickiewicza, Szymanowską. Był na tym ślubie i wniósł patriotyczny toast, Viva la Roma, nie zdając sobie sprawy, że mówiąc Roma, nie mówi się La, bo La Roma to jest drużyna piłkarska. I młodszy brat mojej babki, który miał kilkanaście lat, się potwornie zaczął śmiać. I Lenartowicz powiedział, Giovinotto, non si ride del sacro nome della patria. Młodzieńcze, nie wolno się śmiać ze świętego imienia ojczyzny. No właśnie, więc i tam był ślub, ona pojechała na Podole, no nic, i mieli dzieci, mieli bardzo dużo dzieci, było szczęśliwe małżeństwo, jeździli co roku do Rimini nad morze, do krewnych i tam do Podole. No, potem wybuchła wojna oczywiście. Wybuchła wojna w momencie, kiedy oni byli nad morzem, wobec tego oni pojechali do Szwajcarii i całą wojnę siedzieli w Motry, a w międzyczasie była rewolucja bolszewicka. No i wszystko stracili oczywiście. Wszystko straciła ta moja rodzina. I wtedy, ponieważ on był żonaty z Włoszką, więc on pojechał do Włoch i umarł we Włoszech, mój dziadek. A moja babka z córkami przyjechała do Rzymu i mieszkały w Rzymie. Moja babka, trzy córki i syn, który pracował najpierw w konsulacie polskim, a potem w ambasadzie polskiej, ale jako kontraktowy. No właśnie, więc to jeśli chodzi o Mańkowskich, to
ale to w ogóle wydaje się taka bardzo piękna historia, dlatego że w tej kronice rodu Mańkowskich, którą pan polecał. Tak, Andrzej Mańkowski to zrobił. Mańkowskiego, tak. Wspaniała zresztą, niesamowicie dokładna historia w zasadzie kultury, która się rozgrywa, czy jest tworzona przez tą rodzinę, ale też całej kultury wokół. Opisana jest ta historia, że w zasadzie ten dziadek przyjeżdża z zamiarem poznania tutaj przyszłej wybranki. No tak, miał ten szaleńczy pomysł. Tak, miał taki pomysł, żeby spotkać tam swoją wybrankę właśnie we Włoszech. No tak. Że nie krajową, ale właśnie być włoską. Nie wiadomo żołą. Dlaczego. I że parę tych swoich różnych wybranek odwiedzał i zdecydował się na tą rodzinę, która była w takim, jak już pan wspominał, niesamowitym pałacu w tej miejscowości Karpenia. I to też była rodzina z ogromnymi tradycjami. No oni tam siedzą od zawsze. No to oni siedzą tam naprawdę od zawsze. Nie, od zawsze. Tak. Że ta rodzina... Nawet ich cytują, Dante nawet ich cytuje w Boskiej Komedii, w Czyśćcu. Ale nie jako, tylko coś wspomina o nich. Tak. Czyli to jest rodzina, która jest taką typową, arystokratyczną rodziną. No wie pani, oni tam siedzą od lat. No. A czy wie pan, czy oni coś kolekcjonowali, jeśli chodzi o rzeczy tutaj z Włoch? Wszyscy kolekcjonowali, proszę pani, wszyscy kolekcjonowali. Mieli pieniądze, to kolekcjonowali. I że rozumiem, że to jest też kopia tego kardynała Gaspara. To jest kopia, bo oryginał jest w Karpenii. W Karpenii. Czyli mamy historię, która, rodziny, która w zasadzie łączy się z historią takiej też arystokratycznej, ważnej rodziny włoskiej. Pan miał okazję też przyjechać jeszcze do tego starego Rzymu właśnie ze swoją mamą jako dziecko. Tak, ja w 31 roku przyjechałem, tak, bo ja byłem najmłodszym synem. Moja matka niestety zachorowała młodo i to nawet rodzinne było, bo też inny taki artrytyzm zniekształcający. To był taki, że to było nieuleczalne. Właściwie ją zwaliło z nóg i miała 38 lat, a ja miałem 9 lat, byłem najmłodszy z czterech synów, no nie mogłem zostać sam i myśmy przyjechali do, dzięki innej ciotce, która miała tę samą chorobę, też Mańkowska z domu i ona jeździła do Abano. Abano to był taki kurort jeszcze z czasów rzymskich, niedaleko Padwy, tam były błota. I myśmy pojechali na te błota na miesiąc. Potem jeszcześmy zostali i tak dalej. I jakoś ta choroba nie występowała. No i moja matka, byliśmy 5 lat, moja matka umarła w 36 roku, czyli 5 lat później, tu w Rzymie. I ja wtedy wróciłem do Polski, no bo przecież oczywiście ja tu byłem dlatego, że była moja matka, ale jak moja matka umarła, no to wróciłem, tam był mój ojciec, moi bracia i tak dalej. Jest pochowana w Karpenii, ci wszyscy moi, cała moja rodzina jest pochowana tam na cmentarzu w Karpenii. Mój dziadek, moja babka, moja matka. Jest nawet tablica, gdzie są napisane mój ojciec i moi bracia, którzy zginęli w czasie wojny i tak dalej. Bo to jest nasz cmentarz rodzinny. Bardzo piękny zresztą taki wiejski cmentarz. Widać góry naokoło i tak dalej. W Karpenii. I pan jeszcze pamięta tę Karpenię? No ja byłem tam wielokrotnie. Jak pan ją wizytował jako dziecko? Jak pan ją wizytował jako dziecko? Pamięta pan jeszcze? Nie, jako dziecko to myśmy byli w Sanremo. Myśmy przyjechali, moja matka też dla mojej matki, dla zdrowia, po śmierci mego dziadka. Moja babka wynajęła tam jakieś mieszkanie w Sanremo i myśmy siedzieli dosyć długo w Sanremo z całą rodziną i wróciliśmy potem, nie wiem, byliśmy 9 miesięcy może. To ja miałem 3 lata wtedy. Ale też pan odwiedzał wtedy Rzym. Nie,
Wtedy nie odwiedzałem Rzym. Rzym odwiedzałem w 31 roku. Jak znaczy, o tym myślę, że jako dziecko jeszcze odwiedzał pan Rzym? A nie, no, no jak najbardziej. Ja tu siedziałem 5 lat w Rzymie. 5 lat siedziałem i z moją ciotką, moją matką chrzestną, po obiedzie zawsześmy chodzili i na piechotęśmy zwiedzali Rzym. Który wtedy do Rzym, no choć, tak, chodziłem do liceum Chateaubriand. To była francuska szkoła. Te licea francuskie podlegają uniwersytetom. Wobec tego te liceum Chateaubriand podlegało Uniwersytetowi w Grenoble. A czy to jest to liceum na Pincio? Tak, tak, no, tak, ale oni mają dwie siedziby. Jedna była niedaleko na Via di Villa Patrizi, a potem, jak ja byłem, to była Via di Villa Patrizi, a potem na Pincio jest drugie, taki wielki park i tam jest ta szkoła właśnie. Wszystkie moje dzieci tam chodziły też. Do tej szkoły? Ale ja też chodziłem, tylko potem wyjechałem. I jaka to była szkoła? No, szkoła była bardzo ciekawa, dlatego że to był faszyzm. Wobec tego został skasowany, zostali skauci. Nie było skautów. I w ogóle do tej szkoły nie uczęszczali wtedy Włosi. Po wojnie, jak moje dzieci uczęszczały, to było dużo zamożnych Włochów. Ale wtedy byli tylko obcokrajowcy. No więc mieliśmy studentów z całego świata. I mieliśmy drużynę harcerską, francuską. I myśmy wychodzili z Rzymu na cywila, potem gdzieś tam pod Rzymem myśmy się ubierali w mundury, w karty te skautowskie. No i wszystkie kraje tam były, no, Urugwaj, Malta. No bardzo było ciekawe. U Turek taki był jeden, którego spotkałem znowu po wielu latach. A jeśli chodzi o nauczycieli, to czy to było międzynarodowe? Nauczyciele byli francuscy. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. I mówili do nas per pan. O dziwo. Mimo, że myśmy mieli, nie wiem, 13-12 lat. To była męska szkoła, rozumiem. Nie. Koedukacyjna. Koedukacyjna. Ale tylko cudzoziemcy. Czyli to też był taki, właściwie w zasadzie, jeszcze Rzym międzynarodowy. No bardzo ciekawe, no to mi się przydało, tak. Przydało się moim synom też, dlatego że oni też byli w tym liceum, no i też mieli skautów. No i mój syn najstarszy, on miał tam szefa tego, jak się nazywa, zastępowego, którego bardzo uwielbiał. Ja dopiero po roku zobaczyłem, że to był Murzyn. Dlatego, że to dla nich problem nie istniał, bo było międzynarodowe środowisko. Czy to było jeszcze w tym Rzymie, kiedy pan był z mamą, spotykał pan wiele takich postaci, które sięgają korzeniami XIX wieku. To jak poznaliśmy się, to rozmawialiśmy o takiej postaci bardzo ważnej dla środowiska rzymskiego i też dla kultury polskiej, mianowicie o Leonie Siemirackim. Leon Siemiracki to był syn malarza. Tak. Syn malarza, tak zwany Lesiutek. On, myśmy byli u niego, i to znaczy ja go znałem przed wojną, bo tu był bardzo miły radca ambasady Tadeusz Romer, który miał trzy bardzo ładne córki, blondynki, a żona Wańkowicz z domu miała czy Krzyż Waleczny, czy Virtut in Italiis z obrony Lwowa w 19 roku. I oni robili, ciągle były jakieś spotkania dla dzieci po prostu, takie kinderbale. Myśmy tam się spotykali, mieliśmy, nie wiem, 10, 11, 12 lat. I właśnie pamiętam, że kiedyś przyszedł właśnie pan Siemiracki, ucharakteryzowany na doktor Jekyll w takiej masce. Pani mówiła, że ta maska istnieje jeszcze też. Jest na zdjęciu. Na zdjęciu, no na właśnie. Zdjęciu. I także jak myśmy potem przyjechali w 57 roku z moją żoną, oczywiście polecieliśmy do nich z wizytą, do państwa Siemirackich. No i była zabawna była historia, dlatego że on pyta się mojej żony,
czy pani te buty kupiła w Polsce? A no tak, a dobre buty, a to w Polsce takie buty no, robi. A czy pierścionek można było w Polsce nosić? No, nosiłem. Aha, no dobrze. A urzędnicy państwowi chodzą w mundurach? No nie, a w carskiej Rosji zaczął opowiadać, jakie mundury nosiły, nosili urzędnicy w carskiej Rosji. Leciutek był bardzo miły, żona była z Wilna, była sekretarką biskupa Gawliny. Umarli tu oboje i potem ich, i to co oni tam mieli, to poszło chyba do Krakowa. Kinderbale gdzie się odbywały? Kinderbale się u Romerów, no tam byli urzędnicy ambasady. Od czasu do czasu się dzieci spotykały. Na kinderbale? Tak. I to zawsze były te kinderbale też dotyczące różnych... Z tego, co widziałam na tych zdjęciach, to były postacie, które się przebierały, państwo się przebierali. Między innymi tak, ja też byłem przebrany za pierota kiedyś. Nawet mam zdjęcie. No to jest aparat, który ja miałem właśnie w latach 30. w Rzymie, w którym robiłem zdjęcia, mam nawet w albumie te zdjęcia. Bardzo dobre, małe zdjęcia i to się otwiera. Panie Stanisławie, jak to się stało, że ten aparat został w Rzymie? Skąd dlatego, że jak ja wyjeżdżałem w 1936 roku, to pewne rzeczy zostawiłem w Rzymie. Zostawiłem to, zostawiłem moich żołnierzy łowianych, innych tego, jakieś takie zabawki. To jak wróciłem po 21 latach, to na mnie czekało. U kogo? Moich ciotek. Ja mieszkałem u mojej babci i moich ciotek. U Mańkowskich. U Mańkowskich. I te rzeczy czekały na pana? No, ja zostawiłem i jak przyjechałem po 21 latach, to wszystko czekało. A gdzie było to mieszkanie? Mieszkanie naprzód. Mieszkaliśmy na Via Vicerobungi, między Via Merulana a Koloseum. Także z balkonu widzieliśmy Koloseum i Koleopio. A potem przenieśliśmy się do Via San Saba na Aventynie, na niski Aventyn. Via San Saba. Piękny kościół San Saba. To prawda. I tamte rzeczy przetrwały i czekały na pana całą wojnę? No czekały 21 lat. Bo ja dopiero w 1956 roku nawiązałem kontakt z moją rodziną. Ja wykreśliłem z życiorysu rodzinę we Włoszech, wykreśliłem z życiorysu pobyt we Włoszech, wszystko sfałszowałem. Ilekroć mi kazali pisać życiorys, ja pisałem sfałszowany życiorys i przetrwałem do Gomułki. Jak Gomułka nastał, to napisałem do moich ciotek. Jak pan miał świadectwo naturalne? Proszę? To jak pan miał świadectwo naturalne? Już w Polsce zrobione. Jakie świadectwo? Maturalne. Świadectwo maturalne, ja zdałem maturę w maju 40 roku na kompletach, bo jak wojna wybuchła, to przeszedłem akurat do drugiej klasy liceum. No i wybuchła, więc ja zdałem maturę na kompletach w Warszawie w maju 45 roku. To się tak odbywało, że przychodziło trzech, czterech, pięciu chłopców i profesor do mieszkania prywatnego. Każdy wchodził w odstępach czasu, żeby Niemcy nie widzieli, że tam jest tego. I mieliśmy normalne wykłady. Potem zdaliśmy maturę. I potem ja nie mieszkałem w Warszawie, mieszkałem tam. Potem było powstanie. I ja się zapisałem się na studia w Poznaniu. Napisałem do ministerstwa w 1945 roku, prosząc o świadectwo maturalne. Przysłali mi świadectwo maturalne ze wszystkimi stopniami. Więc tak funkcjonowało państwo podziemne w Polsce. To nie tylko był ruch oporu, to było wszystko. Przecież te obrazy tutaj, to przecież to było w muzeum
narodowym. Mój ojciec dał depozyt. A kto jest na tym obrazie? To jest mój dziadek Kazimierz Morawski. O tym, że bardzo częste były te podróże z Polski do Włoch, ale też zdarzały się podróże w drugą stronę. I tutaj owoc takiej jednej z podróży mam przed sobą, ponieważ widzę postać Guido di Carpegna, który napisał poezję, no tak, które są wspomnieniami z Polski. To jest rok 1882. Czemu ten Guido Carpegna pisze poezję z Polski i kim on był? Czy chciałby to był mój pradziadek i to był pasierb tej Chołyńskiej, o której mówiliśmy wczoraj. To znaczy drugiej żony mego prapradziadka. Ponieważ jego macocha pochodziła z tych stron, prawdopodobnie powiedziała mu, żeby pojechał, albo on był zaciekawiony, tam pojechał, bo byli krewni jego macochy. Przecież to byli wszyscy tam siedzieli. No i pewnie pojechał sobie jako turysta. Pojechał jako turysta i musiało mu się spodobać, skoro napisał całe kilka... No, pewnie się podobało, ale... Tak, poezji. No, ale wie pani, ludzie wtedy pisali poezję wszędzie, to było w modzie, no więc... Nie, na pewno mu się podobało, Ale też poznał kulturę, bo są tam odniesienia do historii Polski. No, bo on tam się spotykał z całą rodziną, z krewnymi jego macochy, którzy tam mieszkali od lat, od pokoleń. Później też był istotną postacią dla Rzymu. No bo była taka historia, że w 60 którymś roku młodzi ludzie z Rzymu, tacy, spotkali się i wypili toast, ktoś wypił toast na rzecz zjednoczenia Włoch. Policja papieska się o tym dowiedziała i zawołała mego pradziadka, żeby powiedział, kto był obecny na tym zebraniu. On powiedział, że nie powie, bo to nie powie i go wyrzucili z Rzymu. Wyrzucili w 60 którymś roku i wtedy on pojechał do Florencji i tak dalej i swoją żonę poznał, która była ze Sieny i wrócił do Rzymu w 1870 roku, jak zajęli Rzym ci z Piemontu. I był, ponieważ był powiązany z tą orientacją, więc był pierwszym burmistrzem Rzymu, ale nie jako wybrany, tylko jako komisaryczny. Po prostu go zamianowali, zanim potem wybrali. Potem inni byli wybrani. Ale wisi tam na Kapitolu, jest jego nazwisko też. To właśnie. Z tym, że potem on... Potem oczywiście on tam był w parlamencie, był senatorem. Napisał książkę o ptakach w markach. Specjalnie taką książkę. Należał do jakiegoś towarzystwa ornitologicznego, które się zajmowało ptakami. I poza tym pisał poezję, więc co tłumaczył jakieś poezje łacińskie. To też są inne tomy jego. No, wie pani, ludzie mieli wtedy dużo czasu, wobec tego dużo rzeczy robili, których my nie jesteśmy w stanie robić, bo nie mamy czasu. Też chyba zdolności, umiejętności tego wszystkiego, co napędzało tych ludzi, bo to są poezje bardzo mocno inspirowane właśnie poezją klasyczną. No bo wszyscy mieli studia klasyczne, przecież wie pani, to my coraz gorzej. No. Pokolenie mojego ojca w ogóle, Ludwik Hieronim Morsztyn pisze, że w pewnym momencie się spotkał z Estreicherem, starym Estreicherem. No i Estreicher mówi, no teraz jak chodzimy po parku, to zacznijmy do siebie mówić po łacinie. I rozmawiali po łacinie. No, my już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale jeszcze tę łacinę znamy. Ale już następne pokolenie nie zna łaciny. Nie, na przykład moje wnuki, oni są, tu są doskonałe licea klasyczne we Włoszech. Oni wszyscy kończą te klasyczne liceum Tasso i rzeczywiście mają bardzo duże wykształcenie humanistyczno,
Bardzo dziękuję Panie Stanisławie za ten fragment o łacinie, bo on jest bardzo istotny, myślę, dla myślenia o edukacji w Polsce cały czas, że licea klasyczne są i muszą wrócić, a łacina ma bardzo mocne przełożenie też na historię pańskiej rodziny. No ale łacina jest w ogóle ważna. Ja na przykład, szczerze mówiąc, się zmartwiłem, jak wprowadzili liturgię w językach poszczególnych krajów, dlatego że ja jestem z pokolenia, które na pierwszą komunię dostał mszał benedyktyński po łacinie i my wszystkie te modlitwy normalne tośmy znali na pamięć po łacinie. Także, wie Pani, to jest inna sprawa. Tak, ale wydaje mi się, że ta łacina ma bardzo istotne znaczenie, bo tutaj patrzy na nas z portretu szczególna postać. Postać Kazimierza Morawskiego, erudyty, bardzo istotnej postaci dla humanistyki polskiej. Czy chciałby Pan przybliżyć postać swojego dziadka Kazimierza Morawskiego? No, sytuacja była taka, że właściwie Galicja to był taki piemont kulturalny polski, dlatego że tylko w Galicji były uniwersytety polskie, czy to we Lwowie, czy w Krakowie. I właściwie cała masa ludzi z zaboru pruskiego czy rosyjskiego przyjeżdżała do Krakowa. Na przykład moja rodzina mieszka w Wielkopolsce. Mój dziadek skończył studia, nie wiem, gdzieś we Wrocławiu, w Monachium i tak dalej, u profesorów niemieckich i przyjechał do Krakowa, dlatego że to był Uniwersytet Polski, gdzie mógł wykładać po polsku i tak dalej. Muszę powiedzieć, że na przykład dziadek mojej żony, Bronisław Dębiński, też z Wielkopolski, też przyjechał do Lwowa i też tam wykładał. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali z innych zaborów, dlatego że Galicja była jedynym krajem, gdzie można było uczyć się i wykładać po polsku. Zarówno w gimnazjach, jak i te dwa uniwersytety. Wprawdzie się śpiewało hymn na cześć cesarza. Ja znalazłem teraz ten hymn na cześć cesarza we wszystkich językach cesarstwa austriackiego. Mam to gdzieś znalazłem. No i pamiętam, mój ojciec zawsze opowiadał. Nawet słowa były specjalne. Pamiętam, że śpiewali przy cesarzu mile włada, cesarzowa pełna łask. Cały lud jej hołd składa, podziwiając cnót jej blask i tak dalej. No i to uczniowie śpiewali na cześć cesarza. No ale wie pani, poza tym wszystko było po polsku. Także on przyjechał po prostu stamtąd, no i potem robił karierę na uniwersytecie. Był filologiem klasycznym. Był w Akademii Umiejętności, potem był prezesem Akademii Umiejętności w latach, umarł w 25 roku. Ja jeszcze go pamiętam, bośmy się bawili na wsi i ja miałem 3 lata. Taki starszy pan w czarnym ubraniu pomagał mi gonić króliki. To pamiętam, jeszcze mam w oczach tego mego dziadka. I pamiętam, bo zaraz potem umarł bez tego. Muszę go tak. Ale był niebanalną postacią. No był, no raczej dlatego, tak, że... ale no nie, no był dobrym profesorem uniwersytetu, napisał ogromną historię literatury rzymskiej, wielotomową, napisał historię Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak był, tak była rocznica. No niewątpliwie był jednym z takich ważnych profesorów. No. Tak jak Zieliński był od Greki, tak ten był od łaciny raczej. Ale też był kreatorem tego życia, bo Pan mówi, Galicja była Piemontem, ale ten Piemont miał swoje postacie, które to życie kreowały. I jedną z takich postaci był bez wątpienia Kazimierz Morawski. No między innymi, ale było też wielu innych oczywiście. Tak, ale Pan wspomina, że był, prawda, prezesem Akademii Umiejętności, która później się stała Polską Akademią Umiejętności. No on był Akademię... To już była Polska Akademia Umiejętności, bo on umarł w 25 roku, tak, więc już był pierwszym prezesem Polskiej Akademii. Pierwszym był Tarnowski.
Tarnowski. Pierwszy był Stanisław Tarnowski, tak, tak. I bezpośrednio po Stanisławie Tarnowskim. I chyba on, wybitnym, tak. Stanisław Tarnowski, wielki też, no przez cały historię literatury. Pigoń bardzo ładnie pisze o Stanisławie Tarnowskim, dlatego że Pigoń był synem małoletniego chłopa i zrobił wielką karierę, bo miał dobrych mistrzów. I właśnie pisze zabawnie, że jakiś, w swoich pamiętnikach, że jakiś student był nieprzygotowany i poszedł do Tarnowskiego na egzamin, więc chciał się podlizać i mówił do niego: panie hrabio. A Tarnowski powiedział: proszę pana, jeżeli ja kiedykolwiek pana zaproszę na szlak, bo on mieszkał na szlaku, w co wątpię, to pan wtedy do mnie będzie mówił: panie hrabio. Ale ja tu jestem profesorem. Takie historie były. W ogóle to tam był, przecież to byli dziwacy, wszyscy byli dziwacy. Proszę pani, był profesor Pawlicki, nie wiem, czy o nim już mówiłem. Nie. Pawlicki był, był guwernerem, to znaczy opiekował się młodym Edwardem Raczyńskim. I w 1848 roku, jak Garibaldi podchodził pod Rzym, to młody Edward Raczyński uciekł. Pojechał do Żuławów Papieskich, walczył w Żuławach Papieskich przeciwko Garibaldiemu, był ranny pod Mentaną. No i księżna ta odeskalki granicka tam go leczyła i tak dalej. Ale Pawlicki się zorientował, że jego nie ma, mimo że się nim opiekował dopiero po tygodniu, czy dwóch tygodniach, bo był roztargniony. On był agnostykiem, Pawlicki, potem się nawrócił, został zmartwychwstańcem. Był tak mądry, że Leon XIII go chciał zrobić kardynałem, ale to mu się nie podobało. Pojechał do Krakowa i był profesorem filozofii w Krakowie. Oceniał ludzi według tego, jak się u nich jadło. Był ogromnym smakoszem. W ogóle dziwne, dlatego że on był księdzem, jak mu najstarszy brat się urodził, to on mu darował na chrzest Opera Omnia D'Annunzia, który był na indeksie kościelnym. W ogóle, ale darował. I on był roztargniony, więc kiedyś było takie przyjęcie w Krakowie i ktoś zasłabł. I Pawlicki zaczął krzyczeć, wołać księdza, bo zapomniał, że jest księdzem. Naprawdę, to jest autentyczna historia. Czyli rozumiem, że Kazimierz Morawski był jedną z takich ważnych postaci, która kreowała wówczas to życie kulturalne, tak, i intelektualne. No między innymi, ale to było w ogóle, Kraków wtedy był bardzo ważny. Potem Kraków troszkę podupadł, bo Lwów był ważniejszy. Lwów był siedzibą namiestnictwa, miał też, no jakoś w pewnym momencie w początkach XX wieku Lwów był bardziej prężny od Krakowa, ale był pod koniec XIX wieku Kraków, to była mekka kulturalna. Tutaj powiedzmy, skoro mówimy o mekce kulturalnej, o tej postaci, która jest nieoderwalnie związana z Rzymem. Kto? I bardzo się łączy też z postacią Kazimierza Morawskiego. Myślę tutaj o Henryku Sienkiewiczu. No właśnie, no oni się znali doskonale i mój dziadek mu korygował jako filolog klasyczny, jak pisał Quo Vadis, to on mu tam mówił, żeby nie robił byków, prawda? Właśnie. To jest bardzo ciekawy wątek. Czyli ta przyjaźń, bo to pewnie była i przyjaźń Morawskiego z Sienkiewiczem. No była, nie, no bardzo się lubili. Oczywiście, zresztą mój ojciec był w czasie wojny we Szwajcarii, tam działał politycznie, bo i pojechał kiedyś do Wyły, do Sienkiewicza, który miał jakiś tam komitet pomocy tego owego i tak dalej. Wyły, on tam mieszkał. Mój ojciec też był roztrudniony, ale przyjechał na jedną noc, wobec tego w jednym ubraniu. Zawołał boja w hotelu, powiedział: proszę zanieść ten list panu Sieniewiczowi, a spodnie do odprasowania. Rano budzi się, nie ma spodni.
ten facet zaniósł list i spodnie Sienkiewiczowi. Musiał odzyskiwać. Nie przesadzę, ja takie coś zrobiłem, ale... Czyli gdzieś ta przyjaźń Sienkiewiczowska-Morawska istniała w historii. Tak sobie myślę, że nie bez powodu, kiedy Malczewski wybrał muzę, która towarzyszy Morawskiemu na portrecie, to ona jest jakoś taka bardzo klasyczna. No może. No nie no, Malczewski miał to wielki malarz. No on przecież wszystkich malował. Wszystkim jakieś tam jednym diabły malował, innym jakieś bodziewoje i tak dalej. Tutaj wybrał taką. No. Klasyczną muzę. Tak. Wszystkim to znaczy... Lanskorońskiemu Karolowi i Raczyńskiemu Edwardowi, więc tak sobie myślę, że to było bardzo specyficzne towarzystwo, ci wszyscy. Czy to był ten krąg kulturalny, gdzie Kazimierz Morawski się obracał? Ten krąg? No tak, oczywiście. No, tam byli wszyscy. Mycielski był oczywiście. Edward Raczyński, ten młody, bo stary Edward Raczyński, założyciel Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu, ten, co ufundował te pomniki Chrobrego i w Katedrze Poznańskiej, wielki mecenas, on umarł w sposób dosyć oryginalny, bo on miał w swoim majątku taką wysepkę i na tej wysepce była taka armatka. On załadował armatkę, pociągnął za sznurek i się zastrzelił z armatki. Stary Edward Raczyński. Potem był Roger Raczyński, jego syn. Miał romans z jakąś panią z towarzystwa, która zaszła w ciąż. Wobec tego wyjechał za granicę, żeby urodzić dziecko. Ale trzeba było znaleźć matkę. I Roger Raczyński się znalazł, ożenił się z kimś, nie wiadomo z kim. No także Edward Raczyński młody miał przyszywaną matkę, bo na ogół ojciec jest nieznany, a tu była matka nieznana. I co zresztą napisał Kieniewicz w Tygodniku Powszechnym, to opisał. Może pani znaleźć artykuł w Tygodniku na ten temat. I potem był syn, właśnie Edward, ten, który walczył pod Mentaną. I oni mieli wspaniałe obrazy w Rogalinie, przepiękną galerię obrazów. I ten Edward miał dwóch synów. Edwarda, który był ambasadorem w Londynie i ostatnim prezydentem polskim na uchodźstwie. I Rogera, który był ambasadorem, najpierw był wojewodą w Poznaniu, a potem był ambasadorem w Bukareszcie. Jak wojna wybuchła, także i umarł młody. I zarówno Rogera Raczyńskiego, jak i Edwarda Raczyńskiego, jak i Karola Lanskorońskiego, jak i Kazimierza Morawskiego i wszystkich malował Malczewski. Malował. On był nadwornym, tak, oczywiście. No, oczywiście, jak pani weźmie album Malczewskiego, tam kogo tam nie ma. Wielu ludzi z Wesela tam jest też. Tak, ale przede wszystkim kto tam jest? Bo no tam mówię. Jest cała elita intelektualna. Niewątpliwie. Ówczesnej Galicji. Ludzie, z których każdy wniósł niesamowity wkład w kulturę polską. No. Ale też w politykę, bo to jest kolejna rzecz. Bo te dwie działalności obywatelskie i kulturalne zazębiały się z sobą, ponieważ mogły w Galicji. I gdyby pan chciał jeszcze chwilę poświęcić swojemu dziadkowi jako obywatelowi, bo miał niesamowite zasługi i na tym polu. Był profesorem, on się interesował też jakimś tam macierzą polską. To byli, jeździł, bo tam były jakieś szkoły macierzy. Wtedy ludzie uważali, że mają obowiązki społeczne. Wszyscy uważali, większość uważała. Także potem on był kandydatem na prezydenta, ale nie przeszedł. Przeszedł Wojciechowski. Ale też pracował, był właśnie reprezentantem, posłem w Izbie Panów.
Tak, to tak, oczywiście, ale dlatego, że był profesorem. No to oni byli w Izbie Panów, tak, tak. Natomiast jego brat, Zdzisław, który napisał, tak jak Chłędowski. Chłędowski i Morawski, oni pisali te szkice o renesansie włoskim i tak dalej. Ten mój brat, mego dziadka, Zdzisław Morawski, który pracował w Wiedniu, był urzędnikiem po prostu w ministerstwie, ale przy okazji pisał te dobre zresztą eseje o Sacco di Roma, z Raveny i o tego. I w czasie wojny był ministrem do spraw Galicji przez rok, zdaje się, w czasie pierwszej wojny. Umarł w 27 roku, ja się go pamiętam. Czyli to były takie postacie, które tworzyły po prostu też społeczny, polityczny klimat odrodzonej Rzeczpospolitej. Na przykład Landskoroński, Karol Landskoroński wywalczył, bo na Wawelu były koszary. Na Wawelu były koszary Austriacy i on to wywalczył, on był, miał chody, on miał stanowisko jakieś na dworze cesarskim, nie wiem kim on tam był, w każdym razie jakieś tam miał, jakieś miał funkcje, miał wspaniały pałac w Wiedniu, miał galerię obrazów, wiadomo jaką, bo przecież jest na Wawelu dzisiaj i w Warszawie. I on właśnie załatwił to, że te koszary zlikwidowano i Wawel został oddany jako zamek. To Karol. Tym, że to byli ludzie bardzo delikatni, więc Karla Landskoroncka mi opowiadała na przykład, że jej ojciec, ten Karol, złamał rękę wieczorem. No i ona pyta się, a dlaczego ojciec nie zadzwonił do lekarza? No nie, ja nie chciałem mu przeszkadzać, bo to było późno, więc jakoś wytrzymałem tę noc. Ale bolało, no bardzo bolało, ale ja deklamowałem wszystkie poezje łacińskie czy greckie, które umiałem. I to tak robili ludzie. Jest świetna książka Czas kobiet. Nie wiem, czy Państwo to czytali. Czas kobiet to są junkry pruskie, to są junkry z Pomorza. Von Krokow. Rodzina von Krokow, która istnieje. I tam jest opis, że właściwie wszyscy mężczyźni zginęli, bo ten ojciec był oficerem niemieckim, gdzie zginął dziadek tego, owego. I zostały trzy. Została matka, córka i niemowlę. Przyszli sowieciarze, wyrzucili ich z tych pałaców czy tam dworu. Mieszkali na wsi po cichutku u kogoś, u jakiegoś gospodarza. Córka chodziła kraść jakieś tam buraki czy inne rzeczy, żeby robić papkę temu dziecku. I całe noce, ponieważ było zimno potwornie, więc sobie deklamowały wiersze, które uznały. Karla Landskoroncka też w więzieniu deklamowała wiersze łacińskie, bo wszyscy znali. Teraz nikt już nie znaje wierszy, ale wszyscy znali na pamięć. I w pewnym momencie ktoś im powiedział, że tam przyszedł nowy administrator, Polak, bardzo przyzwoity podobno. I one poszły do tego administratora. No i on je przyjął, tam było jakieś biurko i tam matka czy babka patrzy, a on pyta się, dlaczego pani na to biurko? No bo to biurko należało do mojej prababki Putkamerówny. Putkamerówny, czy to moja krewna, mówi ten administrator. Rzeczywiście, Putkamery to od Mickiewicza. No bo to są te rodziny kurlandzkie, które są wszędzie. I na Pomorzu, i w Polsce, i Putkamery przecież. Jeszcze niedawno ja znałem Putkamerównę, która wyszła ze Żółtowskiego. Także, ale Putkamery też były na Pomorzu. Był taki Putkamer, koleżanka mego syna wyszła za Putkamera, marynarza niemieckiego. No i oni przyjechali, bardzo miły ten chłopak, kapitan jakiegoś statku rybackiego. I on, ja pytam, jak on na imię, Josek. Ja mówię, a skąd pan takie dziwne imię?
A tu od pokoleń mamy Turynie. Bo to jest jakieś polskie imię zdrobniałe. No bo to są rodziny, które właściwie były na pograniczu.